Muszę cię zasmucić, to niestety ponownie ja. Ponownie ja grający, ponownie krasnoludami, ponownie słabą rozgrywkę. To zrobię sobie w tych kopalń, tych górników oraz wojowników oraz, a następnie dopiero jakichś tam wojowników. Teraz w tym momencie właśnie uciekam przed runem na wschodzie, próbując jednocześnie tutaj stankować moją prowincję. Gdyż oni tam mogą stać tym wojskiem, nie muszę mieć wszędzie tych watchtowerów. Już nie muszę mówić full po polsku. Kurde, full po polsku, no jednak trochę by się przydało popracować nad wymogową tylko w ojczystym języku. Nie muszę mówić w pełni po polsku, ale postaram Tak. się jak najbardziej. Jakieś dwie tury zacznie się wyprawa na to miasto, a później tylko w dół. Ewentualnie tu jeszcze gdzieś trzeba się zakopać, tak to ujmę, przed Angmarem. Ale to będzie wszystko za moment. Koniec tury. Jakbyście nie oglądali poprzedniego odcinka, już powiedziałem, że prawdopodobnie kolejną grę w Total Warze zagram Dunedainami. Pamiętajcie, łapki w górę i tak dalej, wyświetlenia, to mnie motywuje, by kontynuować jak najdłużej serię. Aby to powiedzieć ponadprogramowo, ponieważ program kończy się w momencie. kończy się w momencie, jak będę miał już wszystkie te góry i tak dalej. Tu kolejna armia, widać, goblinów zmierza. Zaraz się przytankuję. Mogę zretrainować? Nie mogę, niestety. Tu mogę pobudować. I pichole. A zbuduję, mimo że się buduje 6 tur, to płynie tak dochód z 1115, 1155, to się zwróci w sumie w 5 tur, to już do przodu. Ere Boże, są kolejne jednostki. Jednak na zachód będę przesyłał te jednostki, ponieważ na zachód atakuje, a na wschodzie się broni, a łatwiej jest się bronić niż atakować. Teraz was już wycofam bezpośrednio w to miejsce. Ale nie wiem, czy. Nie, kosztują tyle samo. Run mam na oku, może nawet skontratakuje run. Runik, coś tam. W Haledaina jest pub. Tu, dobra, już jest w budowie kolejna rzecz. Nic nie mogę budować jak zwykle. Kultura się zmienia cały czas. Minus 90. Okej. Tu coś mogę zrobić. Pig farm. A sobie wezmę nawet. Dale cały czas nie wiadomo, co robi z tą armią. Na run by poszła. Albo elfom pomogła na południu, tak. Ponieważ ja grałem tymi Khazad Dumce, pokazałem całą mapę i jak tutaj i to jest tutaj rozwinięte, Dol Guldur, to aż strach. Ornburg plądrowany. Helmowy Jar upadł. A to Isengard sobie jedzie. Albo runem rozegramy następną grę, nie jestem pewien nawet. Właśnie, by się zemścić teraz za. Znaczy nie runem. Rohanem, by się zemścić właśnie za to, że grają teraz jak cioty. Building Inkop, Steel, Chainmail. A w sumie dobra, wiecie czemu? Ponieważ to dodaje bonusy chyba do obrony. A jednak stąd jednostki się. Ten biorę stamtąd jednostki, więc się przyda bonus. Tu jednocześnie będzie boost do
handlu. Run podchodzi. Trzeba już schować te jednostki tutaj. I nie powinni mnie chyba zaatakować, chyba że będą idiotami. Dobrze, są to jednostki. Zostawimy was, was i was. Jesteście najbardziej poturbowani. Albo poczekam, zobaczę co ci orkowie zrobią. Jednak tak myślę, że przydałoby się tych orków obić. Bardzo dobry generał, boję się. Aż my też mamy najlepszego pod słońcem. I na razie nawet jakbym chciał coś zbudować, nie mogę nic zbudować, więc czekamy. Właśnie oczekuję, co zrobią ci orkowie. Nie włączyłem stopera, czyli nie zresetowałem go po ostatnim odcinku. Po raz pierwszy od dawna nagrywam coś na zapas, poza Europą z Mejosem. Tu coś jest. To chyba ludzie z Danlandu. I oni są chyba w złej stronie mocy. Danland Capital. No właśnie, to jest szef rozbójników. Ładnie to wygląda nawet. Maj, muszę zobaczyć. Danland. Dunedainowie, Dorwinionie, Krasnoludy. Tam mają z nimi sojusz, wojna Rohan, Shire. Dunedainowie i bandyci. Ale może i tak czy tak uda mi się z nimi trade'a zawiązać. Zgodzili się. Miło. Misty Mountains. Wiem dokąd Dunedainowie teraz sięgają. Z Isengardem jestem w stanie wojny, bo by z nimi też wziąć. I Sterlingowie, Orkowie, Angmar. Nie. Więc może z nimi też wezmę. Handel. Samego handlu już idzie ponad 3500. Znaczy prawie 3500. Z kopalni idzie 2500. Z farm idzie 1200. Z podatków 2200. I z Kingsports. To nie, co to jest. Datki króla, tak to ujmę. To może był właśnie ten datek od tamtej. Nie wiem, nie będę wnikał, walić to. Erebor się zrekrutował wojsko. A ona dubie w nosie. Dobra, was prześlę na zachód, wy będziecie już iść. To robią ci orkowie. To ją. Ja tak chyba myślę jednak, że ich zaatakuję. Zostawię Gloina tutaj. I skontr atakuje. No, dwie tury. W tym odcinku jeszcze będzie ta bitwa. Oni idą. A tu podchodzi wsparcie. To sobie rozegram bitwę z runem w tym odcinku. Krasnoludy, tak. Battle. They were made in Gondolin for the Goblin Wars. They must have come from a dragon's horde or a goblin plunder for dragons and goblins destroyer that city many ages ago. Elrond about Thorin's company's wars. The Hobbit. Kiedy to było? W którym momencie książki on to mówił? Chyba jak właśnie byli w ten u niego. To musiał on to mówić.
Dobra, cały plużam tą konnicę. W końcu mogę jakieś dobre manewry robić. Szkoda, że ona nie ma. Że ta konnica nie ma kopii. Okej, okay, więc jak ty jesteś łucznikami czy czym? Łucznikami. To jeszcze lepiej, ponieważ możecie po większym łuku strzały walić. Więc tak, rozstawimy teraz podstawowe jednostki w pierwszej linii. A nie w ten sposób, że jakoś szeroko byli też rozstawieni. W ten sposób, o! Postaram się później ich przesunąć wyżej na wzniesienie. Tu ustawię łuczników za nimi. Konnicę ustawię jeszcze bardziej na prawo. Oni się akurat przemieszczą na początku bitwy. Dowódcę ustawię jeszcze z tyłu, was tuż za nimi. Drugą stronę. A więc tak. Wyjdziecie tak. Mogę sprawdzić, jakie oni mają jednostki. Zaraz będzie, że mają full Może się okazać, że mają jednostki full słonie tam przechlapane. Was, od w sumie wszystkich was. Nie, jak was puścić? Dobra, tak. Wy też podejdźcie. A wy obok. Oni nie zdążą nadejść. My się spokojnie rozstawimy. W sumie się zatrzymaj, nie wiem co oni robią. Muszę tą konnicą manewrować dobrze. Podejdą czy ja mam podejść według nich? Bym wolał, żeby oni podeszli i chyba to robią powoli. Nie wyprawiają. A więc przeczytam, jakie mają jednostki. Medium, medium, light. Tu nie widzę już. Zrobię tak. G. I przybliżę ich. O tak. Może zauważyć, czy mają łuczników tam w tylnym rzędzie. Mają łuczników. Heavy kawalerii. Heavy kawalerii. Jeszcze bliżej. Ruszył ktoś. O Boże, stop. I wy skontrujcie ich, też nawalajcie ich. Ale nie będę tak czekał, aż będą mnie ostrzeliwać i kto kogo bardziej ostrzela. Tak, 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 tak. Jeszcze wy. Was przyłączę w jedną grupę. Bez was. Tak. I ruszcie. Natomiast wy ruszycie w ten sposób. Kurczę, pomieszaliście się trochę. Was złączę i wy ruszycie tak. Ty natomiast ruszysz tak i też ciebie złączę. No ty ruszasz czy nie ruszasz? Mówię ci, ruszaj. Ale łucznicy, nie strzelajcie w łuczników. Tylko w heavy, oni mają medium. To w nich strzelajcie. Dobrze, Dale, dawać. Yeah.
Niszczeni. Cofnąć się. Teraz. Dobra, teraz się złączcie. Wy też się wycofajcie. I was teraz odgrupuję. A więc jak są w grupie, to walczą tak, jak są ustawieni w tej grupie. To znaczy, że na przykład jak jest ta jednostka, oni są ustawieni tak, to pójdą właśnie w tej formacji, tak rozszerzeni. Zamiast na przykład skupić się na niej. Tylko jednostkach. Wiem, że trochę teraz to pomieszałem. Ale mniej więcej o to mi chodziło. Tak. Wy pomożecie. Wy zaatakujecie tych. Wy zaatakujecie tych. A wy zaatakujecie tych. Nie wiem. Jakoś to rozstawiony jest teraz pomieszani bardzo. Szybciej w biegu się wycofywać. Podążają za mną czy nie? Was też rozdzielę i tak się ustawcie, też w biegu. Okej, to wy atakujecie tak. Tak. O kurde, musicie tu być w grupce. Kupcy, znaczy się, wycofują się, czyli że to jest dobry moment dla konnicy, by przyfasolili jakąś szarżą porządną. Dobrze, oni są w sumie zmieceni, rozbici całkowicie. Teraz się wycofajcie. Łucznicy, żebym miał pewność, że wy nie ostrzeliwujecie swoich, to tych tutaj. Natomiast konnicą postaram się zrobić manewr, by łuczników zaatakować szybciej. No kurde, czemu wy zawsze idziecie jak obrywacie po plecach? Dobra, konnicę jednak zaatakujecie. Thorin, czas walczyć. Ty tu. Dobra, konnica pogoniła tamtą konnicę. I teraz wy w plecy. Only half the enemy force remains. 23% za 50. O Boże, szarża konnicy. Thorin, gdzie ty jesteś? Cholera jasna. Biegiem i dodaj otuchy. Cofajcie się, Dale. Boże, te manewry wojskowe. Gdzie oni są? Tu się ustawcie, tak. Oni są rozbici czy nie? Nie są rozbici. Oni mnie próbują rozbić, skubany. Wiecie? Za nimi. Ich tutaj pobij, jak możesz. Ben, wy się przestańcie być. Wszyscy tak. Tak, od tak, 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 tak. Poza wami jeszcze. Ustawcie się szybko w ten sposób. Szybko bijcie ich. Co łucznicy, bijcie ich po plecach. Oni jeszcze oficjalnie walczą. Ja chcę ich zjednoczyć. Dobra, też stop.
Niech tam Gianna Konnica nie idzie z odsieczą? Nie, w sumie komputer zgłupiał. Dobra, wy już ich skończcie tutaj. Komputer chyba już ucieka, ale jeszcze oficjalnie tego nie ogłosił. Dobra, dam na szóstkę już. O Boże, coś tu się pojawiło. Medium Infantry walczą. No to YOLO. Kontynuuj. Oni niech ich wyłapią. I wy też. Chcę tą jednostkę chociaż złapać. Zawsze mieć więcej więźniów do egzekucji. Mniej uciekinierów. I takie YOLO, już po was. Wychwytani. Okej. Okay. No jednak trochę poszło strat. Chociaż jak na pięciogwiazdkowego generała u przeciwników, to było dobrze dla mnie. Czy nie pięciogwiazdkowego, kurde. Czemu mówię 5 gwiazdek? 4 gwiazdki. Nie, to z Europy chyba coś mi zostało. A full gwiazdkowego, tak to imię. No, do not do this! Yes! A wise and fair choice to be sure. Yes, you have... No! Dobra, rozwaliłem ich camp sect. Ich obóz złupiony. Zostawię was. Was zostawię ich tutaj pogonię już. Ponieważ idzie run coraz większą ilością wojsk na mnie. Iść recruitment oczywiście. Potrzebuję jednostek natychmiastowych. W tej kolejności. Postaram się ich zaatakować na tej turze, później uciec przed nimi. Czy się wycofać przed nimi, nie uciec. Tu mógłbym ewentualnie dyplomatów i tak dalej. A już zakończę turę. Nie widzę. Czemu nie widać ruchów przeciwnika? Miałem to. Raczej przy włączaniu miałem to w opcjach wyłączone, czy jak? Dane na przykład widzę. Chyba, że to jest w submodzie ustawione. Aye, lord. Move out, my king. Onward. A nie, to nie był pięciogwiazdkowy. Ja dopiero idę na. Czyli na full gwiazdkowego. By your will, sire, we shall engage. Set a watch. We come here until morning. Okej. 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 Jest zaraz problem. Był budynek zbudowany nie wiem gdzie teraz. To na stówę nie. Tu chyba. Nie wiem, kopalnie zbudować za drogie są teraz. Za mało dają. Miner scooter zbuduje. Ponieważ dają kawalerię. Oluju, co, crash czy jak? Jebany Origin, kuźwa. Nie, mam nadzieję, że nagrywa dalej. Jak nie, to w opisie macie napisane, chociaż jak nie, to nie widzicie nic. Ale OBS ma taki plus, że że trzyma nagrywanie dalej. Dobra, coś tam ktoś gadał. Tu się przyda do rekrutacji trzymać. Dobra, i ten budynek tu zbuduje. Armii. Aye, lord. Aye, sire. Teraz prześlę ich w tą stronę. I już automatycznie zjadę. Execute. A tych tutaj dobiję.
Muszę tym Torinem latać, dopóki ci nie przyjdą, a tu jest 7 pełnych jednostek. Ja jestem trochę już porozwalany, tu idzie moje 2 jednostki wsparcia, w tym kolejna kawaleria. Sekundę, spojrzę, czy nie mam tam możliwości... Czy w ogóle nie mam możliwości rekrutowania najemników. To jest jakiś bóg. Ja przesuwam w lewo, nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, czy widać, nie wiem, czy słychać. JP. Jak tu mój dyplomata sobie radzi? A, mało, ale jest ważny, popierdziela. Następną turę już rozegramy w następnym odcinku. Więc tylko teraz tura się skończy. Jak w tym odcinku, to będzie trochę krótszy. Już ostatnio nagrywam właśnie dłuższe odcinki, mi przypadają. Więc życie nie ma sensu, potnę się, krótszy odcinek. Ewentualnie jeszcze ekonomię pozwolę sobie w tej turze rozegrać. Bitwę z tamtym full gwiazdkowo generałem w następnym odcinku. Co jest? A, krucjatę zrobili. Foreign agent spying upon our forces, but he escaped before. Czyli że uciekł. Erebor i Mira A. Caron. Pokaż to może. Tu jest. A to było. Pipehole. Pipehole chyba dawał. Co on dawał? Public order. A, że możliwość rekrutowania kawalerii Dale. 20 rund, żeby móc rekrutować jednostkę. Dzięki. Miner Squatters. Kultur bonus. A, zbuduję, bo tanie. Ha, nie mam zbyt dużo hajsu teraz. 3000 to nie jest tak dużo. Mógłbym mieć więcej. Podeszli, idioci. Dobra, to się wycofałem teraz do miasta. Oni podchodzą, bo jednak przydefować i poczekać na te jednostki, co tutaj nadejdą. Jeden do respektu, bro. Tu coś się rekrutuje, chyba jedna. No, mogę jedną jednostkę przerzucić. Dobrze, że nie postanowiłem tu skrócić, zatrzymać tego zamku, miałbym przerąbany. Ale to jest medium komputer, więc nie mam się czego bać. W sumie bardziej się boję, jak teraz, nie wiem, ktoś przystąpi od tych mrocznych sił do inwazji. I będę się miał problemy teraz. Jak Dale upadnie. Chociaż mam nadzieję, że nie upadnie. Nie wiem, kurde, ach, zabrakło trochę ruchu. Jednak nie będzie taki krótki, skończę tą turę jeszcze. Ale już to jest ostatnia tura, która była pokazana. W ogóle już ekonomii nie idzie w kolejnej turze pokazanej. Chyba, że mnie teraz zaatakują, to będę musiał przerwać i bitwa idzie w nowym odcinku i nawet do tury nie dotrwa kolejnej. Ale Dale nie powinno upaść, już tam widzę, no widać dwie pełne armie Dale. Nie zaatakowali mnie. Ile tych, kurde. Faction Blaine się urodził, Gloin coś tam dostał, doktor. Gloin ma większą szansę na posiadanie dzieci teraz. No dobrze. Ironmonger, tu wybudowane. Haba wezmę, tutaj zbuduję. My king.
Dobra, teraz sobie tu przeczekam tymi wojskami. Kurczę, miało być, że nic nie idzie w tej turze robione. Zobaczcie, jak to wyglądają tego sprawa z krasnoludami. Dopóki pamiętam, to chcę ewentualnie tam zaatakować to, co mogę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trochę to trochę inaczej. Żegnam was, pa.